Już nagrywamy? Możemy. Okej. Cześć, z tej strony Patrycja. I Tomek. Właśnie siedzimy w Crosslandzie X. Spędziliśmy z tym samochodem prawie 2 dni. Każdy z nas przejechało nim ponad 200 km, więc pokusimy się o podsumowanie, jak ten samochód jeździ, co nas denerwuje, a co nam się podoba. Patrycja, zacznijmy od wad. Co ci w tym samochodzie przeszkadza? Ciężko zamykająca się klapa bagażnika. To jest jedna z tych rzeczy, na którą zwróciłam uwagę. Właściwie do większości chyba nie mam się co przyczepić. Mhm. No, skoro tobie ta klapa w jakiś sposób ją zauważyłaś, to pewnie tak jest, że coś jest na rzeczy, że drobne kobiety mogą mieć problem z zamykaniem tej klapy, bo jest faktycznie ciężka. Mnie denerwują dwie rzeczy. Po pierwsze, asystent pasa ruchu, który za każdym razem się automatycznie aktywuje po włączeniu silnika i jazda po mieście powoduje, że co chwilę nam ten asystent pasa ruchu piszczy. Dodatkowo jego wyłączenie trwa kilka sekund, więc to nie jest tylko naciśnięcie przycisku, ale trzeba go chwilkę przytrzymać i jest to dosyć denerwujące. Druga kwestia, która nie przypadła mi do gustu, to nawigacja. Raczej oprogramowanie, które tutaj się znajduje, bo ekran jest bardzo czytelny. Natomiast oprogramowanie zdecydowanie jest mniej intuicyjne niż Astrze, jest wolniejsze. Chociaż animacje są ładne, natomiast samo wyszukiwanie jest zdecydowanie mniej intuicyjne i dłuższe, bo wpisując nazwę miejscowości, w Astrze praktycznie każda litera powodowała to, że natychmiast mieliśmy listę miejscowości, które zawierają ten człon. Tutaj no, trzeba chwilkę poczekać, jeśli nawet wpiszemy całą miejscowość. No, to może być na pewno uciążliwe. To teraz, Patrycja, o zaletach tego samochodu. Co powiesz? Dobrze mi się siedzi i dobrze mi się prowadzi. Czuję się pewnie i bezpiecznie i generalnie tego oczekiwałam po takim samochodzie. Oczekiwałabym. Więc tutaj się sprawdza na pewno. Zresztą ja lubię też samochody, gdzie siedzę wyżej. Czuję się wtedy bardziej komfortowo i bezpiecznie na drodze. Mhm. Więc to jest zdecydowanie za. A jak porównasz ten samochód do innych nowych samochodów, którymi jeździłaś? Nie jeździłam za wiele samochodami tego typu, więc ciężko mi porównać do crossoverów innych marek. Mhm. Musiałabym się chyba przejechać też innymi modelami, żeby móc tutaj porównać. No ale dobrze, jeździłaś Astrą, jeździłaś Corsą nową. Jak w porównaniu do tych samochodów? Bardzo dobrze. Powiem tak, no generalnie jestem do Opla przyzwyczajona, bo rzeczywiście miałam okazję jeździć nową Astrą, nie Astrą, tylko no właściwie tak, Astrą piątką i Corsą z 2015 roku. Astra piątka zdecydowanie mnie porwała. I to auto też jest dobre, w sensie też spełnia moje oczekiwania, jeśli chodzi o prowadzenie, wspomaganie kierownicy, wszystkie takie dodatkowe rzeczy, które uważam na ten moment są niezbędne w użytkowaniu. Mhm. Bardzo nas zaskoczyło też promień skrętu tego samochodu. A tak, to zdecydowanie. Mhm. Jak staliśmy w trudnym terenie, to nie było problemu, żeby wykręcić. To raz, dwa, prześwit pozwolił na to, żeby wjechać nawet na jakieś trawy, które nie zawsze były równe. Tak. I nic nie haczyło. Także tutaj jak najbardziej taki crossover spisał się nawet w takim lekkim terenie. Jak grzyby nim pojedziemy. Tak, to zaskoczyło mnie też, to fakt, że ten promień skrętu jest wybitny. No i na pewno jeszcze nas zaskoczył bagażnik. Tak, jest ogromny. Mhm. Tak czy nie? Tak. Okej. Okay. 410 litrów, 80 tylko litrów mniej niż w Insignii, czyli dużo większym modelu. Samochód większy niż w Mocce na przykład, która też jest większym samochodem teoretycznie. Większy niż w Astrze, hatchbacku. Także naprawdę bagażnik jest potężny i myślę, że nie będziemy mieli problemu się spakować gdziekolwiek. Tak, to na pewno. To na wycieczki to auto jest idealne. Do miasta?
Też jest idealne. Tylko że kwestia potencjału. Ten samochód ma potencjał. Jeśli bym rzeczywiście miała go kupić tylko po to, żeby jeździć nim po mieście, no to nie wykorzystałabym maksymalnie tego samochodu. Natomiast myślę, że ten samochód, kupując taki samochód, trzeba mieć świadomość, znaczy inaczej, trzeba mieć określone potrzeby. To jest samochód rodzinny i samochód nadający się idealnie na wycieczki, jakieś wyjazdy, więc myślę, że wtedy jest najbardziej wykorzystany jego potencjał. Powiedz mi teraz, czy byś kupiła taki samochód? Tak, myślę, że brałabym go pod rozwagę. Tym bardziej, że tak jak mówię, ja z Oplem zawsze miałam duże do czynienia i ja lubię te samochody, lubię tą markę, więc te modele mi odpowiadają. Ale co ci tak się w marce podoba? Wiesz co, pewnie z jednej strony jest to przyzwyczajenie, z drugiej strony czuję się pewnie. Myślę, że to jest dla mnie bardzo ważne na drodze, żebym się czuła po prostu pewnie i bezpiecznie, a z tymi samochodami tak się właśnie czuję. Nieważne, czy jechałam Astrą, czy jechałam Corsą, sama na co dzień użytkuję Corsę, więc ja się po prostu w tym aucie czuję dobrze, bezpiecznie, więc Opel mi się kojarzy bezpiecznie, a to jest dla mnie bardzo istotne. Chcesz coś jeszcze dodać o samochodzie? Nie, myślę, że już wyczerpaliśmy temat. Wyczerpaliśmy temat, okej. Co wy sądzicie o takim pomyśle? Czy myślicie, że taki sam ma szansę na naszym rynku? Dajcie znać w komentarzach, a my zapraszamy na kolejne materiały. Cześć! Pa!